ma lepszego momentu na rozpoczęcie nagrywania takich rzeczy, jak wczorajsze moje natchnienie. Miałam po prostu przebłysk, więc pomyślałam, że idę za ciosem, a że zawsze w sumie chciałam nagrywać. Takie trochę wideo, taką moją pamiątką, trochę takim wspomnieniem, bo mam często takie wrażenie i często też pytam się ludzi, ej, co było kiedyś tam, pamiętasz co było kiedyś? Że te dni po prostu przez to, jak trenujemy, przelatują nam przez palce. Przynajmniej mi. Wiem, że to będzie trudne, bo prowadzę taki tryb życia, że to nie jest zbyt łatwe, ale wiem, że przez jakiś jeszcze czas będę miała swoją siostrę. Myślę, że pomoże mi w tym. Więc to, że prawie śpimy razem, trochę żyjemy razem, może więcej na obozie niż w domu u siebie. Jakby to jest tak, że YouTube'a w ogóle to ja poznałam 11 lat temu, czy tam 10 lat temu właśnie w Dreźnie i myślę, że to jest fajny moment na to, żeby zacząć. Po drugie, jak ja zaczęłam oglądać YouTube'a, to Natalka się ze mnie śmiała, że ja oglądam, hej dziewczyny, mamo, po drugie oglądam, hej dziewczyny tylko. Tak było. A potem hej dziewczyny oglądałam kilka lat później ja. Właśnie. I do tej pory oglądamy, no mamy różnych innych swoich ulubionych vlogerów. No i rzeczywiście nagrywanie jako taka pamiątka. Z tego mówienia, że nie mam czasu, nie mam czasu. No ale kiedy, jak nie teraz? Kiedy jeszcze trochę tego czasu mamy. Także trzeba spróbować. Spróbujmy. Jak będzie szło, wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu. Także zapraszam. Akurat jak się poparzyłem. Smacznego. Smacznego. A teraz idziemy na kawę. My tyle czasu spędzamy w tym Dreźnie, że ciekawego wam byśmy nie mogli polecić. Ja lubię zwiedzać zabytków My lubimy miast. Zwiedzać kawiarnie i restauracje. Tak, to też, a ja też lubię dzicz, czyli bardziej jakieś lasy, lasy, palmy lubię zwiedzać. Lubię patrzeć, gdzie są fajne palmy, także... Segafredo, Patrycja powiedziała, że nie, pijemy Segafredo, więc idziemy dalej. Musimy przyznać, że jeśli chodzi o Drezno, to tutaj jest bardzo słabo, jeśli chodzi o kawiarnię. Przez prawie 8 tygodni tutaj znalazłyśmy jedną, gdzie była dobra kawa, taka prawdziwa. Jedna, a reszta jest coś tam i dalej Starbucks. Starbucks jest speciality Drezno. Tak, więc Drezno, może kiedyś otworzymy tu swoją kawiarnię. Siedzieliśmy? No z 3 godziny. No długo. Dobrze było chociaż wysiedzieć, posadzić tyłek na czymś innym niż hotelowe łóżko. Także... hotelowe łóżko, które jest... niewygodne. Z kuchnią, salonem, biurkiem. Czym jeszcze? Wszystkim. No. Nawet kuchennym. Tak. Także jest godzina 18, więc wracamy już do hotelu. A wyszliśmy o 12:20, 30. Tak. 20. Spadamy. Miła niedziela, naprawdę. Drugi dzień wolny. Zawsze myślę, że narzekałam, przyznaję się do tego, że mam tyle ubrań w szafie, że nie mam się kiedy ubrać, że wszystko leży, zalega z metkami i nie. Dlatego teraz postanowiłam, że jak mamy wolne, no to staram się chociaż ubrać i wykorzystywać te ubrania. Więc wszystko to jest sieciówka i pochwalę się nowymi spodniami, nowe denimy.
dokładnie takie typu mom fit. To jest niestandardowa sytuacja, kiedy znajduje się takie rzeczy. Pull & Bear, bluza Zara, spodnie Zara, buty z promocji z H&M, tak. Więc super są, fajne, luźne. Polecam. Ja jak ja, ale ja się chciałam pochwalić, jak Stara dzisiaj wygląda. Stara dzisiaj też ma nowe denimy. Znaczy, bardzo ładne. Polecasz te spodnie? Polecam. Tak, ja też je mierzyłam i są mega fajne. I dopasowane w pasie i mają miejsce na tyłku, co no naprawdę nie zdarza się często. To robi robotę. Tak. Super. Polecajki. Ostatnio Zara ma dobre spodnie. No i to by było na tyle. Dwa dni wolne. A dziś już koniec. Do roboty. Tylko co na kolację? Odwieczny problem.